Dobry wieczór wszystkim, witam was wszystkich na dzisiejszym streamie. Pierwszy mecz lecimy jako oni, robimy sobie daily. Nie mam zbyt pomysłu na build, ale chcę ten hex wykorzystać. Wiem, że te dwa ze sobą dobrze współpracują. Mógłbym Pentimento, ale nie mam Pentimento. Jeszcze myślałem, żeby ten anti-bun wziąć perk. Testujemy go? A testujemy, co mi tam. Dobra, ci wyglądam na profesjonalistów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że na jakieś soczyste klipy. Hej Marko, siema. Jesteś na Discordzie? Wbić na Discorda? Siema, dawno cię nie było. Zgadza się, British, zgadza się. Co tam ciebie, jak zakończenie roku? Czy to jeszcze nie teraz? Ale tak czy jak się zbliża zakończenie roku. Kurde, tak szybko? Tak szybko wszyscy wbili. Masz dziwne. Marko, Marko, czy on tam będzie? Nie wiem, czy jesteś Marko, ale podobno, czy nie mam 100% pewności, ale czajnika pytałem, czy by wbił dzisiaj na do DPD i mówisz, że jak będzie mu działał komp, to wbije. Bo sobie pojechał po koście ramu i możliwe, że teraz będzie mu lepiej działać. Zobaczymy. Streamlabs jest. Streamlabs. Znowu ta mapa. Czemu na onim akurat? No, mówił, że wieczorem. To nie wiem. Tak obstawiam 22 do północy i dalej. Mamy chwilę, to się pozbędę tych ścian od razu. Nexta w jakimś sensie. Killerem we dwóch raczej nie zagramy. Ah, shit. Ty, na tą Cheryl to ja chyba grałem, tak samo się nazywała. Tak mi się wydaje. Okej, zgubiłem ją. O, proszę bardzo. Nie, tutaj ktoś jest. O! Może być, mi pasuje. W ogóle nie mam. To czy ja nie gram teraz customa, ja gram zwykły mecz, nie? Nie!
To się mówię nie do niej, bo chciała, żebym ją puścił, a mówię, że się nie zgadzam na to. Ale tak czy siak, ja gram teraz z killerem po prostu. I tyle. Ale jakby ogólnie był stream z DBD i byśmy przed Trwańcami grali, to cię zapraszam. Myślisz, że jest mądra? Tak sobie bym powiedział. Trzy heksy od razu. Dobra, ale mi się to podoba. Już większość osób. Tam mnie nie słyszy w ogóle, nawet nie widzi chyba. Za bardzo się machłem chyba. Co tu się odwala? Oni są friendly, ale ja I don't care. W ogóle Rainbow Six, zaraz tam doczytam do końca. Dead Hard? Okej. Okay. Zdobyłem Rainbow Sixa, bo do Game Passa przed ostatnim trochę się ćwiczę, ale jestem drewnem. Nie martw się, ja też. I boom, nie ma Hexa. Do widzenia. Wait, what the fuck? Byłem pewny... Okej. Teraz. Okej, zabawne to by... z tego można by odcinek zrobić. Wiecie co? Ją puścimy, ale resztę zabijemy. Sami do mnie przyjdą, patrzcie. No, ja akurat musiałem do nich przyjść, ale nieważne. Ni, to ja chyba nawet nie widziałem jeszcze. Cię ją podniosła, czy sama się podniosła? Lepsze jest to, że żadna z nich trzech mnie nie słyszy. Tylko Nia mnie słyszy. Czy mogę... Tak, ty sobie zostań, leż. Masz decisive strike, co nie? Niech będzie i tak. Tak myślałem. Ale mogę sobie pozwolić na to. Dziękuję. Do widzenia. W sumie to muszę moc swoją użyć. Może tam ta Kate mi pozwoli później na to. Okej, jedno pentimento. Hex plaything. Nie wiem jak się po polsku nazywa, więc będę mówił po angielsku po prostu. Tak jak mówiłem, gram teraz killerem British, ale jak chcesz, możesz zaproponować na przykład buildy jakieś konkretne, albo killera sobie wybrać jak chcesz, jakim mam zagrać.
Mam pomysł. A ty, dobra, to jest zbyt ostry. What? Nie wiem, czy to był dead hard. Okej, dobra, to jest. O, kuźwa! To jest jakiś dziwny. No, w końcu. Ile można? Nie wiem, czy to mi zaliczy jako powalenie tym, ale zobaczymy po meczu. Bo to nie jest Kate, to jest Mikaela. Czy może trochę źle się wypowiedziałem? Nie tak, że ja nie chcę grać na przykład z tobą surwów, tylko teraz nie gram surwami po prostu, bo się nastawiłem, że killerem będę grał. Ale tak to wiesz, masz tagi, że jest gra z widzami, więc. A, mam bambuzl, zapomniałem. O, na tej mapie mi się nie przyda zbytnio. Zresztą o tej porze to ciężko jest wyszukać mecz, to czy ciężko. Długo szuka mecz przetrwającym po prostu. Ja tak właśnie preferuję o tej godzinie grać już jako killer. Byłoby wcześniej, ale mnie nie było w domu, tak gdzieś do 14, później robiłem obiad i teraz trochę chwilę wolną mam. Gdzie oni są, powiedz mi? Może błon by ktoś zrobił? Nie wiem, czy mamy tu jeszcze jakieś ściany. Chyba wszystkie możliwe rozwaliłem jak na razie. Ja o 15 wróciłem. Nice, a co na obiad miałeś dzisiaj? Jak się możesz pochwalić? Ja na taki, powiedzmy, przed obiad miałem sushi i teraz zrobiłem pilaw, tak jakby reszcie rodziny. Bo teraz większość osób, no już tak koło 6 wszyscy się schodzą do domu. Więc nieraz ja robię obiad. O, proszę bardzo, kogo my tu mamy? Czy to jest Nia? Dziękuję. Ciekawe, czy by mi pomogła ta Mikaela, tak się zastanawiam. Dobra, i puszczamy ich. Dobra, niech im starczy, niech będzie. Ja nawet w szkole miałem pizzę, a w domu pierogi ukraińskie oraz płatki. Nice. Ja ostatnio takie genialne płatki kupiłem. Orito się chyba nazywają i to jest tak jakby. No, na styl są Oreo zrobione, bo są czekoladowe z zewnątrz i w środku z nadzieniem. One są genialne po prostu. Kiedyś bardzo nie lubiłem, jak byłem, powiedzmy, że mały, młodszy, jak byłem dzieciakiem, to nie lubiłem tych takich płatków z nadzieniem, ale teraz to. O Jezu, bóstwo. Kurde, ale pizza w szkole. Niezły rekord, nice. Ale Marka, ty chyba nie przebijesz. On w ciągu, nie wiem, tygodnia chyba poprawił cały semestr.
drift i nie. Hi. Się British chwali właśnie rekordem poprawek swoich, ty też się możesz pochwalić. Co? Chwali się rekordem swoich poprawek ze szkoły. No i? Ty też się możesz pochwalić. Tak, możesz się ty pochwalić, ile ty się poprawiłeś. Ja? 12 przedmiotów w ciągu miesiąca. No. Z żadnego nie zdawałem. Nawet z WF-u czy religii. Mistrz. Piotrowi dzisiaj noc to wzięła fajnie pisała. Poczekaj, jeszcze raz. Siedziałem, pisałem z nim całą nockę i oglądałem sobie filmy. Jak ja kuźwa razem z nim na nocce robiłem praktycznie. Nice. No, a Czajnik powiedział, że jak sobie ogarnie komputer i sterowniki, to może dzisiaj wbić, ale wiesz jak to jest. Jeszcze raz, co? Czajnik powiedział, że jak sobie ogarnie sterowniki, to może wbić. Okej, okay, co było? Dobra. Dobra, muszę sobie tutaj ogarnąć, jak się skręca. Okej, nie jest to takie trudne. Ale tak czy siak te lupy są trochę takie... Nie do końca. Witam, wróciłem. Hi. Właśnie, moja ulubiona mapa, ale na oni to ona się nie nadaje zbytnio. W tych zakrętach to ciężko wyrobić, łopanie! Ja widziałem ludzi, które tu strollowają. Co mówisz? Ja chyba ludzi w grze strollowałem. Jak to? Grałem w Diablo i tam miałem misję w dungeonie, a wszedłem do dungeonu z czterosobą drużyną. Przez moją misję dungeon się zaciął na pierwszym piętrze i się nie da iść dalej. Misję fabularną. I oni nie wiedzą, o co chodzi. Myślę, że to jest koszulte. Marek potrafi. Ogłoszenie, zaproszenie, ćwiczeniówka, wypracowanie, sprawdzian z historii, to. No nieźle, gratuluję. Dobra, uciekaj ta szybciej. Co tam pisał? Mówi, co tam poprawiał po prostu. Ja chyba wtedy wziąłem, w ciągu miesiąca oddałem 16 wypracowań, 5 zeszytów i napisałem kilka kartkówek. I zdałem. Uncharted oglądałeś filmmaster? Nie, nawet nie wiedziałem, że film z tego jest. Kuźwa wyszedł w tym roku chyba, na początku tego roku. Ja oglądałem się w nocy. Tom Holland, ten co Spidermana gra. Jako główna postać. Zajebisty film. Oglądałem w nocy, jak Peter był na zmianie. A o czym to jest Peter właściwie? O czym to jest? To sobie nie musiał obejrzeć. To jest o szukaniu zaginionego skarbu. To jest Tom Holland się bierze, że tracił rodziców, był w sierocińcu z bratem. Brat musiał uciekać, zaczął szukać
Ktoś go znalazł, że pomógł mu szukać skarbu, bo wcześniej go brać, szukał tego skarbu i mógł znaleźć skarb. Bardzo przyjemny film, polecam. To jest jednoczęściowy? Tak, to jest film po prostu jeden taki. Ale kozek mi się oglądało. No spoko. Może to jeszcze raz obejrzę później. Nie, chyba też weźmiemy... Później połączymy na tego... do oglądania wspólnego i sobie idziemy razem. Można, pewnie. Przepraszam bardzo, ale coś mi się odpierdala? Nie wiem, o czym mówisz. Mam... Miałem jakąś misję poboczną, co nie? No. Miałem bossa, który ma 1,5 miliona HP, a nie wiem dlaczego biję mu tylko po 1 HP. Dziwne. Muszę coś zrobić, bo ma tarczę i przez tarczę mu biję po 1 HP. To pewnie trzeba zbić tarczę albo coś. 4 miliona HP będę po 1 HP zbijał. No ale... No to wyłącz tą tarczę, nie wiem, prąd mu odetnij albo coś. No muszę poszukać i unikać, muszę unikać, ja tak to wyszukać. No to możesz zaproponować Marko Killera, bo na razie się British nie kwapi. No, Nemesisem. Z jakim zapisem? Nemesis. Nemesisem. Okej. No dobrze, ci nie idzie to. Nazwę będę wypadał. W sensie nie będę, tylko po prostu Steve'a podejmę. Kod na Steamie. Nazwę w BDB? Mogę dać kod w BDB. Tu jest mój kod. Nie wiem, czy widać. Hashtag 588a. Widać. To będę miał znajomych od razu tutaj. Dobra, Nemesis, co my tu mamy za build? Ja Gaster mogę grać, tylko że z dwoma przerwami o 18 10 minut, czyli zaraz, bo będzie, jest event w klanie. No. A później 20:30 jest boss światowy, który respi się raz na tydzień. Spoko. No to chciałbym go chociaż raz zobaczyć. Mhm. O 20:30 też będę przerwę miał. I kolejny jest jutro o 12. Na innej mapie. Sorry! Na każdej mapie się respi jeden boss co tydzień. I co, by jeszcze zbił z nim? Próbuję. To cały serwer się zejdzie. Kilkaset osób go będzie biło. Czekaj, Steam'a odpadam ci Steamowe zaproszenie. Ja się nazywam Dr. Gaster, po prostu na streamie i zielony awatar mam. Jak się kod znajomego sprawdza? Co? Dodaj znajomych tam gdzieś powinieneś mieć. To podaj ty kod swój, British. A, on na Xboxie. Ta, wiem. Też się Dr. Gaster w DBD nazywa. Możesz ty podać swój kod, to ja spróbuję ci dodać. Które to twoje? Czy żadne z tych? B5. Nie, to nie ma takiego. Może spróbuję British pisać. British 3468. Mhm. Nie. Wiem, że jakoś można zrobić tak, żeby było otwarte lobby, ale nie wiem, jak to się robi. W ogóle Peter dzisiaj nawet raz do gry nie szedł. Chyba pojechał rano, wrócił koło pewnie pierwszej tam, co miał robić, i poszedł spać. No, a mi szef mówił tak, że... Skierowanie jeszcze nie jest gotowe, że mi zadzwoni jutro, czyli dzisiaj. Jak będzie w biurze, nie? Nikt nie ma tam ten.
Tak, widzę. Co? Jeszcze raz, co powiedziałeś? Ja mówię, że British, że tam on ma, że jeszcze raz może coś pisać. Tak, już go zaprosiłem. No, dobra. No i co miałem mówić, że miał dzisiaj dzwonić, no i co, nie dzwonił, a ja, że jestem tak nie, powiedzmy... Niecierpliwy. Nie, że niecierpliwy, tylko tak jak ktoś mi powie, nienatarczywy, na przykład, że nie będę co chwilę dzwonił, do kogoś się o coś pytał. No to No, co, nie dzwoniłem dzisiaj, no bo co, powiedział szef, że będzie dzwonił, to będzie dzwonił. A dzisiaj nie zadzwonił, to muszę do niego jutro zadzwonić. Tylko, że szkoda, no że się ociąga z tym, nie? no. No ale co, pewnie ma na głowie cały zakład pilnować. Ty, ty, a ja chodź ty jestem... na cynkowie z nami też. Co? Chodź na cynkowie z nami, na zakład. Do roboty. Elektryk Nie w wiem. końcu. Bo jeszcze z elektrykami siedział na całym generatorze. Znaczy nie na generatorze, tylko na GPZ-cie. Nie wiem. A ty w ogóle wiesz, że komputer ma dzisiaj robotę? Jaką? On sobie tam siedział przy maszynie i raz na 15 minut miał tylko coś kliknąć. No! A później od 23 do 5 rano sam. Nikogo nie widział. No i dlatego by mi ta robota genialnie pasowała. On całą nockę ze mną na telefonie tylko pisał. No to właśnie. No i tak to nam wygląda, no bo co, po prostu masz maszynę włączyć, żeby cykl włączyła. Zaczęła. No, no to żeś mi sobie wziął, Piotr, potrzebuję powerbanka albo dwa na te nocki. Ale już przysypiał parę razy. Kurwa, to ja nie musiałem robić. Ja sobie leżałem spokojnie w łóżeczku i ja go musiałem pilnować, żeby nie zasnął. Kurde, trzeba było pisać. To ja też bym sobie wbił na rozmowy. Na Discordzie byśmy gadali, on na kamerce. Ja sobie z nim na mecie pisałem i oglądałem film na TV. No spoko. Obejrzałem sobie Uncharted, Johna Wicka jedynkę, teraz oglądam dwójkę w zasadzie. Zatrzymałem film w połowie filmu, bo tyle co od początku Wicka. I coś tam jeszcze oglądałem, ale nie pamiętam co. Ty, bierzemy British ona customa? Bierzemy British ona customa? Nie wiem. Co, nową postać chcesz pokazać? Nie wiem, po prostu, bo... A, bo nas dwójka i tak jest. No. Czajnik jak przyjdzie, można wziąć. Też można właśnie. British, chcesz przetrwańcem czy killerem sobie ogarnąć? To czy, czym chcesz grać w sensie? Dobra. Marek, robimy barman Nemezisa? Robimy. Co? Barman Nemezis, robimy to. A jak to barman? Normalnie barman. Tom Holland też był barmanem, to zajebistym. Wziął, był barmanem, robił drinki, opowiadał historię powstania tego drinku i przy opowiadaniu historii okradał ludzi. Kieszonkowiec, barman. Poczekaj, spoko. Beles 26 z klanu brudnego serca. Nice. Bez tego 26 by jakoś tak bardziej ambitnie brzmiało. Tak, ale było zajęte. Nie, ja wiem. W sumie by można szybkiego customa walnąć, czemu by nie? No, jak ty skończysz ten mecz, to akurat ja już powinienem skończyć, to o 18 teraz jestem na evencie. A, dobra, to o której wrócisz? Co? Nie, ja tu siedzę na evencie teraz. To jest po prostu... Jestem teraz jestem w Diablo w zakończeniu i o 18 jest taki rytuał jakby. I trzeba wziąć podejść, się pobłogosławić, trwa jakieś 10 minut i... się wszystkie błogosławieństwa i dostajesz za to ponad 1 000 000 punktów expa. Co normalnie się trochę wbija, więc... Wolę sobie przyjść. Sekta jakaś. Tak się zastanawiam, czy by się dało tego barmana na każdej mapie, a nie na każdej jest coś takiego w stylu baru właśnie. Kanał DC dojdzie do Brytysza już, czy później? No jeszcze raz? Do Brytysza idziemy teraz, czy później, bo Brytysza jest poczekalny. Ale pójdzie najwyżej.
Zombie se przylas. Siedzi ten barman. A polewasz chociaż coś? Co, co? Polewasz im chociaż coś? No polewam, już podałem dwóm. I zombie przyszedł. Chcesz się napić? No. Atakuje teraz, pijany jest. Jeszcze by było, jakbym miałbym ten, takie coś, co mi chowa terror, jak stoję w miejscu. I zombie na łeb spadnie. Dawaj, zombie, spadnij na stół. O. Zombie się bawią tutaj. Dobrze są po filmci. Dobra, zaraz cię przerzucę po tym meczu. To zrobić by się siada, nie? Przerzucić, bo my na jednym Discordzie jesteśmy. A no, fakt. No to żebyś kogoś na tego Discorda przerzucał. Zrobił się tu dobrze bawią z nimi. No jedno uciekł już. Dają się zombie jeszcze atakować, spoko. Nice. Jeszcze trochę punktów. Zombie ogłuszony. Dobra, bo zamykam, wyłazić. No. Apaxus, zobaczmy to. O nie, Rosja. Ty nic nie zrozumiem z tego. Ja ostatni mecz skończyłem, jestem na trzecim z czterech błogosławieństw. To dobrze, jeszcze chyba. 5 minut. Jeśli wszystko pójdzie dobrze. Dobra, to do Britisha przejdę, spytam co u niego. Tutaj przejdę. Dobry. Max 3? Tak, pewnie. I tak więcej osób pewnie nie będzie. O, jest. Dobra, przerzucam go. A nie, sam się przerzucił. Nice. Witam. Jak tam w zimie? Powoli, spokojnie. Przygotowania do egzaminu, że tak powiem. Tak. No tak.
To wy dopiero egzaminy będziecie mieli? Zawodowe. Zawodowe, poprawkowe. A. Tak to Znaczy, że wam wszystko powinien, zdane. tak? Jeszcze raz co Przez mówisz? COVID? Ja przez COVID-a do tych drugich w ogóle nie podszedłem, więc teraz na poprawkowe trzeba iść. Aha. A ja nie zdałem, brakło mi parę procent. Czekaj się, to podliczmy w sobie. Mamy, jestem tak, ja, British, Marko, Piotr, Joszek, Czajnik. Sześć osób mamy. Ej, pytanie, czy te postacie zmieniają coś w grze, dodają jakieś moce czy coś? Przetrwańcy nie. Każdy jest taki sam. Perki mają. Ale to Jakieś później perki mają. odblokowujesz każdemu. Na tym jak gramy... Co, wyszedłeś? A nie, na killera się Nie. przyłączyłeś. Chcesz killerem? Nie. Patrzę, co tutaj jest, bo ta gra w ciągu ostatniego miesiąca wygląda inaczej. No, trochę się zmieniło. Tylko wyglądowo. I nowy killer. Ready? Tak, już sekunda. Ja tam zagrałem łącznie ile mowę z 5 gierek wcześniej. Jak mi poleciłeś tą grę, to kiedy byś się zagrało? Spoko. Już biorę coś śmiesznego, bo nie, możemy się pogonić po prostu, coś takiego. Potem wiesz, jak się w to gra, nie? Ta, wiem, tylko trochę mam też zdupione kontrolki. Bo te, które są ustawione z automatu, są gówniane. A mam trochę bardziej gówniane lub mniej, zależy jak to woli. Mam po prostu w tych przyciskach na padzie, co mam po prawej stronie, są wszystkie klika. To ja mam prawie wszystko pod nie. Dobra. A to sobie przebindowywałeś coś, czy jak? No przebindowywałem, a jak? Jak mnie poprzednie wkurzały, no to musiałem trochę przebindować. No Nawet tak, ja w jak sumie na dużo padzie nie grałem, to przebindowałem. nie wiem, jak się steruje padem. Lewym stickiem chodzi, w prawym kieruje w kamerą i resztą robisz wszystkim innym. O Boże, z tymi generatorami zawsze miałem problem. Czemu? No weź, musisz klikać dwa równe przyciski, czyli muszę trzymać dwie równe ręce, jednym trzymać, a drugim klikać. I weź to jeszcze wytajmuj. Jest w ustawieniach, żeby wystarczy raz kliknąć. Wiem, już to przestawiłem, żeby tylko raz. Ale wcześniej tego nie było, bo sprawdzałem, nie było. Tak, 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 dodali to jakiś czas temu. No właśnie. To zmienili to chyba i jeszcze to, że się inaczej wiercisz, jak uciekasz. Jak cię niesie killer. A to mnie za bardzo nie cieszy, bo nie widziałem tego w kontrolkach. Wcześniej było takie, że musisz spamować, na padzie to było chyba, że po prostu gałką lewo-prawo, a teraz musisz chyba klikać po prostu. Ano. A, no to generalnie gałką lewo-prawo, nie wiem, czy robi mi to różnica. Jedyna różnica, którą mi to robi, to to, że po prostu będę szybciej klikać. No, no tak. Ma się te 16 CPS-ów. Yep. Dobra, nowa mapa, let's go. Okej, gdzie jest Mr. British? Powiada, że obydwoje będziemy ogarniać. No, można tak powiedzieć. Mniej więcej tą mapę wiem. Wiem, gdzie On jest jest... chatka. Co? Ej, czekaj, bo ci coś pokazać. Właśnie odkryłem szybki debugging. Poka. O, kurde, ale speed. Ja sobie chciałem kliknąć podkucanie, a tu trzeba wytrzymać i tak. Jak to śmiesznie wygląda. No. Strasznie ciemno jest w tym budynku, powiem ci. Tutaj prawie nic nie idzie, tu można się łatwo schować. A, może nie tutaj akurat, ale na górnym piętrze na przykład. Ej, nie, ale to może boleć, trzymać kucanie. Dobra, British. Chciałem, czy można przez okno? Nie zobaczyć.
A teraz to mi zniknąłeś, powiem ci. Aha, tutaj przez okno przeskoczyć nie mogę, dobra, fajnie wiedzieć. Właśnie, o, hej! Dzień dobry. A to co, tutaj wyścig? W ogóle Survivor ma jakiegoś speeda, bo mi nic nie pokazuje, ani nie widzę. Ale w jakim sensie? Że shift, czy coś sprintować? No, sprintować. O, dobra, już odkryłem, tylko znowu muszę trzymać. Ale to będzie gówno trochę. A może masz jakieś ustawienia, że przełączanie? Sprawdzę. Właśnie mam ustawione, że żeby interaktować, to po prostu kliknąć się wszystko, a ja muszę trzymać. Ale to jest chyba tylko do... Interaction... A poza tym w chwili obecnej nie mogę, bo input binding mam włączone i kontrolki. No, nie widzę czegoś takiego. No to będziesz chyba musiał trzymać. Po prostu tak normalnie też się shift trzyma. No. Pewnie no, tak. No to wygodniej. No, też mi się tak wydaje. Tutaj jest generator. Dobra, przetestujmy moje szczęście. No, zobaczmy. Dobra. Jedno działa, faktycznie mogę ten klikać. Dobra. I chyba musisz właśnie, jak chcesz puścić, to albo tak klikasz, albo sprint po prostu, żeby uciec od tego. Faktycznie. Wystarczy, że przytrzymam speeda. Nice. No. Możesz od razu po prostu uciekać. A tu jest główny budynek, tam jest chata i w sumie no nie ma tu więcej. Takie dziury są dziwne. Gdzie na przykład? Tutaj jest na przykład taka dziwna dziura właśnie. Nie wiem czemu takie coś wymyślić. Na drugiej mapie już takie coś widziałem, ale nie podoba mi się ta mapa ogólnie. Wiem, żeby wiesz, że sobie tutaj tak kucnąć i cię wyrolować. No właśnie, tutaj mało widać, albo killer też się tu może schować. No może. Tylko pomaga mi jedna rzecz, tam gdzie się patrzy, jest czerwone światełko. No, fakt. Jestem ciekawy, czy przez ściany to widać. Tak, ale można też tak zrobić. A można. No w sumie można. A to zobaczmy, jak się gonisz. Chodźmy do chaty. U ciebie to wygląda tak, że ty po prostu idziesz do tyłu, a u mnie postać po prostu idzie do przodu, obracając się za siebie. No. To akurat jest minus. O, i piwnica. Wiesz tutaj, jak piwnica działa, nie? Tak. Ej, ten domek kojarzę z tej pierwszej mapy sprzed miesiąca. Mhm, bo ten domek zawsze jest taki. No prawie na każdej mapie jest taki domek. To jest właśnie chatka zabójcy. Wiesz, to jest to, że postać się zawsze chyba po jednej stronie. No. Dobra, lecimy, dawaj, gonimy się. Raz, masz 10 sekund. Raz, to jest to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej, widzę, że zabezpieczyliście, nie można wchodzić w krzaki. No to właśnie to jest tak dziwnie, nie można przez nie przychodzić. Wiesz, no przynajmniej nie będą ci się chować. No. Ale mała widoczność, jak ja bym sobie chętnie fowa powiększył i zmienił jakby punkt widzenia. No właśnie fowa nie można, jedynie u killera, ale to perkami tak samo. Dzień dobry. Dzień dobry. A mogę z tym nowym zagrać. Ale że pan jest szybszy ode mnie? No tak, killerzy są zawsze szybsi. Nie podoba mi się. Ty biegasz 4 metry na sekundę, killer normalnie 4,6. O! A, no to w sumie nie ma takiej dużej różnicy. I tym można było uciec, ale już nie można. Ojoj. Tą dziurą w podłodze. Tak jak jesteś ostatni, to szukasz czegoś takiego. A co to jest? Tym otwierasz bramę, ale teraz raczej killer ci nie pozwoli na to. Ojoj. Naucz go wiglować się. No teraz to może być ciężko, nie tą postacią, Marko. Wigil. O siś. No. Och no. Nika. How could this happen? A jak wolisz na razie? Grałeś killerem i przetrwańcem? Śmieszne jest w ogóle to, że mi nie pokazywało nic, chyba że z tego się nie da uciec. No, to akurat taka postać, że się nie da uciec z tego, po prostu jak cię już chwyci, to umierasz. Aha, no to nie fajnie. Znaczy to jest taki dodatek do mocy, więc to nie zawsze możesz tego użyć, ale jak to ma, to jest ciężko, bo cię chyci i po prostu dziab, nie ma cię z gry. Aha, czyli nie będzie wigl, szkoda. No, na nim akurat nie, ale na innych killerach normalnie jest. Dobra, co tu można jeszcze?
Kurde. Jak coś to mogę dołączyć już. Dobra, to zapraszam cię, Marku. Typ, co prawie na wszystkim ma max level. No, nie, no trochę gram już z rok na tym. Ostatnio widziałem, że w DBD grałeś, ale nie wiem jak dołączyć. No spoko. Nie wiem o sprawie. Coś zabawnego. W ogóle ostatnio coś tu ze mną było nie tak, bo grałem dużo w Fortnite'a. Fortnite'a? Nie no, Fortnite dobry jest. Mówisz do osoby, która tak synergia Fortnite'a, że w ciągu jednego dnia wbiłem 60 leveli. Ładnie. Twoją siostrą byś się dogadał. Ja też bardzo Fortnite'a lubi. Nie wiem, ja Fortnite'a aż tak nie lubię, ale teraz na razie od Fortnite'a odchodzę. Zaczynam z powrotem z Minecraftem i Rainbow Six Siege'a teraz trochę pykam. Też dobry wybór, bardzo dobry. Bardzo dobry, bo nie wiem kiedy z Game Passa zniknie, bo ten Game Pass też działa na takiej zasadzie, że na przykład tak jak miałem Hello Neighbora pełną wersję, to on zniknął z Game Passa i w ogóle nie mam do niego dostępu, już jest płatny całkowicie. A jakbyś na przykład później by dali jeszcze raz na przykład Hello Neighbor, to masz zapisany swój postęp czy nie? Mam zapisany, bo wszystko się zapisuje na koncie, całkowicie na koncie ci się ten. To chociaż tyle. Ale to też zależy, bo możesz odinstalować samą grę, a możesz odinstalować całą grę ze wszystkimi save'ami, zapisami, co nie? No ta, też. No właśnie, a czym wolisz grać? Zabójcą czy przetrwańcem? Czy nie masz jakiejś preferencji? Mówisz do osoby, która zagrała w chwili obecnej właśnie w szóstą grę. Okej, dobra. A jakie na razie wrażenia? Dobre. No okej, to kozak. Może być, podoba mi się. A trzeba mieć takie specyficzne nastawienie, bo potrafi wkurzać ta gra. O, mapy nie wybraliśmy. Marek, dałeś offering na mapę? Nie. Myślałem, żeby wziąć, ale nie wybrałem w końcu. A, spoko. Jakbym ja wybrał, to byłoby farmą. Czemu farm? Mi się nie podoba to, że zamiast przejść przez na przykład, wiesz. Genał kręcę. Ten, jak to się nazywało? Z jednego filmu na przykład tam się bo jak on się nazywał? Piła? O, no. No, bardzo lubię tą serię filmów, genialna jest według mnie. No może nie genialna, ale bardzo lubię cały koncept. Był spoko. O, mam jeszcze generator. Nice. No, rób, za chwilę zostanę dopadnięty. Pewnie by się to bardzo powoli robi. Nie bój się. I w ogóle, czy mi się wydaje, czy to się robi szybciej niż to się kiedyś robiło? A oczywiście, że zbiłem. Generator, jak robisz z kimś, to jest szybciej. Mogę ci mniej więcej czas, bo tak, jak robisz z kimś. A sam to nie. Dobra, co ja jestem tutaj? Nie powinno się normalnie. Najgorsze jest to, że nie mam możliwości grać na słuchawkach, ponieważ muszę mieć słuchawki w sumie przy tym. Podłączone do telefonu w chwili obecnej, żeby móc w jakikolwiek sposób gadać. A no fakt. Szkoda, że... A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja mam tak zarąbiste słuchawki, że już od dłuższego czasu polegam tylko na dźwięku. Ja po prostu słucham gdzie, co się, jak dzieje. Dosyć dobre, muszę przyznać. Dobre, niedobre, bez słuchawek nie potrafię powoli grać. Ja sobie eksploruję tą mapę, przyda mi się na później. No. Agasor siedzi i patrzy na jakiegoś Jana. Killer by było dobrze, jakby każdy killer potrafił wchodzić na przykład do szafki. To było niezłe, Marko. O nie! O, dzień dobry. Witam. Myślałem, że mnie znalazłeś. Nie, dobrze. Pomagam naprawdę. Jeśli skończymy tak. Tego Jana, to ci ta pułapka, co masz na głowie, zacznie cię zabijać. Ja nie potrafię trafić. No spoko. No trzeba wykryć to trochę. Ja napadzie... Napadzie jeszcze najgorsze jest to, że czasami po prostu nie łapię od razu tego. Klikasz i musisz odczekać mnie do kraci 5 sekund, żeby ci załapało. Jeden gaster zrobiony do easter egga, a nie pamiętam,
drugi był przy fortepianie. O, i teraz masz tam na pilniku takie czerwone ten i masz podświetlenie na biało. Jeśli na biało nie pójdziesz, nie zdejmiesz te pułapki z łba w tym pojemniku, cię zabije. Jak ci ten timer skończy, to zginiesz. Musisz iść do białych pułapek, żeby znaleźć klucz do tej pułapki, co masz na głowie i przeszukać je. Oh, that's not very nice. No mi się nie udało, to było akurat bez klucza. Od jednego do czterech przeszukań, co? Ty se kurwa te perki wziął. Co ten czas tak zapierdala? Co? Normalnie, 2,5 minuty macie. Zresztą strasznie szybko, patrząc na pułapki na mapie, to ja nie wiem, czy do wszystkich tych bym dobiegł. Tymczasem. Może RNG ci pomoże. No. O! Czyli powiedz, że mamy zaliczyć wszystkie pułapki, żeby nie zginąć. Tak. Spróbuj zdjąć w maszynach. O Boże. Masz tak od 1 do 4 przeszukań. Jak czwartą przeszukasz, to już na pewno zdejmiesz. Tak jest gra ustawiona. Aha, chyba nie trafiłem, bo mnie trochę... Ej, o co chodzi z tym małym jakby paskiem, przy całym tym pasku, w który trzeba kliknąć? Jak go trafisz, to dostajesz progres. Trochę progresu dostajesz więcej. Na przykład dostajesz 1% całego generatora, jak trafisz na generatorze. Nie podoba mi się to, że zostało mi z jedna, tak mówię, trzecia całego paska. Spokojnie, jedna piąta. Dawaj, dawaj. No, szczególnie gdy robię drugi generator. Tak jakby. Nice. Biegnij! Nie dobiegnie. Nie dobiegnę, jak dwa są na drugim końcu i jeszcze jest jeden. Jest Marko. Ja? Ja nie. Tu jestem, Sinko, tu. Dobra, ja leżę. 3, 2, 1. Nice. Umarło. O, umarliśmy. O, pułapka nowa. A to musiał Jenna zrobić, żeby była. Dobra, szukam. O, tu jestem. No, to jest jeden właśnie z zabójców. Świnia to jest. No i po co mu to zakładasz na łeb? Żeby punkty dostać. 500 punktów za założenie. A jakbym się... A mam szansę się sam zdjąć. Jakbym sam się zdjął, to bym miał tę pułapkę, że jakbym zaczął Jenna, to by mi się znowu zaczął mnie zabijać. Mhm. I tak się zaczął zabijać. W ogóle nie chcę cię smucić, nie uwolnisz się z pułapki, bo zostały trzy te jakby generatory, więc nice. No. Czemu nie? Uwolniłbym się. Nie wiem, co robię. No więc, jak ma się pułapkę na głowie, to trzeba poszukać jak najszybciej opcji, żeby zdjąć ją. Maczek przed szpańcami? Nie, za długo będzie szukać. Oj, to chcesz Marko, ty killerem? Nie, mogę zagrać. Zagram, że nie grałem w sumie. Dawaj. Którym ja tu killerem... Witam pana. Witam. A tym nie umiem grać. Jakie mam perki? Widzę, że pan ma bursę do leczenia. Proszę? Jakby, ma pan tak jakby busta do leczenia chyba. No, apteczkę sobie wziąłem, możesz tam po prostu sobie u góry, gdzie masz przedmioty wziąć. Loadout? Tak, tam masz wszystkie, tutaj są nieograniczone rzeczy, więc możesz brać sobie jakie chcesz. Aha. Dobra. Ale czytanie tego, przecież tego trochę jest. Dobra, tam fioletowa apteczka przykładowo i tam plastry zielone w tych takich dodatkach, addonach. Wziąłem tam jakby apteczkę, ten plusik. Tak, tak. Ile tego jest? Dużo, kolorami to jest. Fioletowe są najlepsze i czerwone. Ale w czerwonych nie wiesz, bo one są takie jakby specjalne. I one tak dziwnie działają. O, wezmę sobie sprint boosta, bo czemu by nie? Dobra.
No, jakbyś chciał jakąś postać levelować, to niekoniecznie tą, co masz, bo ona nie ma zbyt użytecznych umiejętności później. Bo to jest tak jakby, że każdy przetrwaniec ma tak jakby trzy własne umiejętności i jak wbijesz na któryś tam je level, to one się odblokowują dla wszystkich innych przetrwańców. A tak to sam przetrwaniec sam w sobie się nie różni niczym, po prostu to jest inny skin. Wziąłem jeszcze self-care'a i w sumie widzę, że tutaj jest coś takiego jak Harmency miałem wziąć, ale widzę, że nie zdążyłem. To też jest dobre, to jest, że wyciągasz. Mapę wybrałeś, czy nie? Co? Mapę. Tak, wziąłem addon. Offering znaczy. No, to wziąłem A jaką? self-care'a, sprint boost'a i tą apteczkę na pierwszej stronie, co mi powiedziałeś, tego plusika. Dobra, to będziesz mógł się leczyć teraz sam. Ja tam Wiem. poza tym grałem chyba Właśnie tylko dwa po to razy. wziąłem self-care'a. O kurwa. Nie lubię. Ja tym poza tym grałem chyba dwa razy tylko idę na customach. Co to robi, bo nie zdążyłem co czytać? Nie wiem, tylko tobie się wyświetla. Ja zgrałem długo po prostu i mi się Nie, nie wyświetla. tobie też się wyświetliło, tylko musisz w to najechać. I ci się pokazuje. Mapę Oskar wybrał. To tamto zielone to wiem. Myślałem, że o killera pytasz. Tamto to jest po prostu tak jakby dar, który składasz i na tą mapę cię wyślę. A. Jak jest ich kilka, to po prostu masz na przykład 50 na 50. Albo, albo. A tak to mapa jest losowo wybierana. Akurat Gaster wybrał niezbyt fajną. To jest nie słuchaj go, to jest najlepsza mapa na świecie. No nie lubię Sam zamknięć. zdecyduje. Co? Sam zdecyduje. Dobra. Mapa, posterunek. Ale jest duża, dlatego mi się podoba. A no to mierna trochę. To jej się odejmuje 2 punkty. No, to już ma 8 na 10. Dokładnie. Ja to najbardziej za farmą jestem. Farma nie. Farma jest taka zwykła. No, Jak nic płatki złego. kukurydziane bez mleka. I bez miski. A na chuj cię miska do płatek. Ja przeważnie sobie biorę gaster, otwieram paczkę płatek i wlewam do paczki mleko po prostu Ja ze spadku. pie... Co ty robisz? Na chuj będę talerze brudził. Ja pierdzie. Ej, niekiedy mam zmarnowane wszystkie talerze i miski. A dobra, kij użyję paczki. Jezus Maria. W kartonie trzeba było. A co to idzie? O, wiem co to jest. To jest zaraza. To jest taki chyba, co szybko umie szarżować, mi się wydaje. British. Tak, to jest on. Hej, Marko! Hajo! Cześć. Czekaj, mam problem ogarnąć, jak tu się chodzi i tak dalej. Nie podoba Wsadem. mi się. O, dzień dobry panu. Uciekaj stąd, British! On cię zamorduje. Nie wiem, właśnie patrzyłem, jak wchodzi po schodach. No, wchodzi. Wchodził. Wchodzi i mnie goni. Ale, kurde, odejmuję kolejny punkt za to, że mnie trollowało 3 razy. Jest taki wklęsły punkt do tego, a i tak się kończy na tym, że jest święty zaułek od razu. No wiem, właśnie biegł za tobą. O, dzień dobry. Uciekamy! Ja nie wiem, czy chodzi tym mordercą, więc. Dasz sobie radę. Przejebane tu. Troszkę się nie poruszać. Zaraz nie będę mogła tego pędu używał, po prostu będę was gonił. Normalnie. Tutaj są jakiekolwiek generatory, czy one są tak po prostu porozwalane? Są, tylko nas jest dwóch i jest ich mniej. I są po prostu tak porozwalane, dobra, Tak. understandable. Zazwyczaj I po na proszę końcach. pana. Wow, znalazł cię? I właśnie mnie uderzył. O. Poleciał najprawdopodobniej za mną mnie uderzył. Nawet nie wiem, gdzie ja idę w tej chwili. Do biblioteki Ej, biegnij. za każdym zbiciem się od ściany dostaję punkty. Nie wydłup, płomie. Jej. Proszę mnie zostać. Proszę pana. Aha. Aha. I tak. Wiggle, Dokładnie, mam wiggle dalej pod tym. Nie pod o, przeciwnikiem, Marek, tylko nie pod wieszaj samym. go. Niech chcę zobaczyć, jak to działa. Marek, nie. O, czekaj chwilę. Ile poczekałem? Ale żeby zobaczył, jak to wygląda, jak ten, jak go zdejmujesz. O, przepuść mnie. Ja.
O Boże, jak to się nie wyglądało. Uciekaj stąd! Uciekaj! O, ty! Mam speedboosta, let's go. A, no i tyle ze speedboosta. Ja co chciałem, to zrobiłem. Ano. A gdzie Marko jest? Marko przepadł. Jabłeczkę ukradł. Generalnie nie podoba mi się to, że muszę trzymać kucanie w tym samym czasie, w którym muszę klikać Y. Kucać? Nie musisz kucać. Po co chcesz kucać? Znaczy chciałem, bo chciałem się schować, ale widzę, że mi nie wyszło, bo pan przyszedł innym wejściem. No. Nie, tym samym szedłem za twoimi śladami. Po prostu biegłem na pełnej. Nie, u mnie weszłeś po prostu tym drugim wejściem, przeskoczyłeś przez nie, ścianę. Ja wbiegłem przez drzwi i walnąłem w tą ścianę. Aaa, po prostu pana tak nie widziałem. O, odleczyłem się. No to fajnie się odleczyłem. Na to czekałem. Gdzie on jest? O, Marko? Ja wiem, po co pan mnie tak ten bije. Hi. Żeby widzieć, gdzie jestem. No. Robi sens. Tylko szkoda, że mnie to się nie podoba. Co on taki szybki? To jest mój skill. Pamiętaj, że mnie jeszcze umiem kontrolować. Ja nie umiem się tylko kontrolować. Szybki? Oj, trupa znalazłem. Proszę pana, czy pana dalej goni pana, pan potwór? Nie do końca, ale słyszę go blisko siebie. Ale chyba... Tak patrzę na pana live'a. Bo tak trochę pan chyba go prowadził przez jakiś czas w moją stronę, to mi się nie podobało. A wiesz, ja nie wiem gdzie jesteś, więc to niespecjalnie. No właśnie wiem. Ale ja się tak tylko patrzyłem, czy pójdzie w tą stronę dokładnie do mnie, czy nie. Jest taka umiejętność, co pozwala ci widzieć sprzymierzeńców, jak są blisko. Więc to się spoko, tak dla początkujących, nie? Nie wiem, ja wiem tylko tyle, że odleczyłem się, więc nie ma podglądania, gdzie jestem za pomocą bloodstainów. Mhm. Przynajmniej na razie. Za chwilę pewnie dostanę plecy, podejrzewam, bo muszę się patrzeć przed siebie, bo mam tak gównianą kamerę. Gaster mi tu strasznie hałasuje. Jak to? Ja się nie odzywam prawie. Ja mam szpiedzę i cienia i ja każdą wronę słyszę. Aaaa. Jest to strasznie w nerwy, wiesz? O, hej! Jak tam ci śpiedzy z cienia? Kolejny, boom. Kolejny. I jeszcze jeden. Ciężko mam ogarnąć do biegania, ja się przyzwyczaję do tych postaci. No ciężka to jest postać, ja się dziwię, że ją masz w ogóle. Kiedy ty go kupiłeś? Oj, dawno temu. Prawie na początku. A. Aha, ktoś ci zwonował słowo, nawet nie wiem jakie. A, to ja dostałem, że mogę ci to dać, dobra, nieważne. Ja tam doktorku. Uuu, złapie mnie teraz. No ty biana nie robisz żadnego, czy robisz coś tam? Ja nie mam genów przecież. On. A. Został pan. Zdać się. Ciekawe czy mnie... Zadowolę pana Gastera, ale nie zadowolę pana Marka. Generalnie jestem przy samym końcu naprawienia generatora, który już dupiłem 3 razy. Jak jeden raz zepsujesz generator, to 8 sekund stracisz na nim. Generator robi się 80. Na kolejny raz. Wiem. Nie potrafię po prostu trafić. Nie, bo ja się do ciebie przejdę na ten generator, bo kaosujesz jak Oscar. No bo ja to robię. Generator czuję, tam jej, skończyliśmy. Jest, jeszcze dwa zostały. Czy pan właśnie znowu dostał, czy mi się wydawało? Nie, ja żyję dalej, uciekam.
Znaczy, bo mi się pokazało takie cześć, czerwone, Marko. Tak jak Fortnite, jakby ktoś strzelał albo coś. Hi. Cześć. Goodbye. Nie masz jakichś heksów? Mam. Heksy to są klątwy. Znaczy, my mamy taką klątwę, że jak nie robisz generatora, to się cofa sam. Normalnie tak nie ma w grze. Ale wziąłem, ja pierdzielę, wziąłem jumpscare'a, dostałbym się, zesrał. Ja sobie wchodzę tutaj w to, co nie, bo tak na chwilę coś pokazało mi się XP tym. Ja w to tak wchodzę, odwracam się, a tu takie czerwone światło zryje. Ja wróciłem padem. Dzień dobry. Dobrze się ochaj, Marko. No, British, dalej za tobą biegnie. Fajnie, że nie mogę przejść przez drzwi i się wpadam prosto w ścianę. Bardzo fajnie. No te hitboxy nieraz trochę dziwne tutaj są. Podoba mi się to, że pan mnie zgubił, ale nie podoba mi się to, że za mną i tak są bloodstainy. No nie zgubiłem, bo jestem za tą cały czas. Dobra, Marko, kończ mi tą zabawę. A no, widzę właśnie. A właśnie, śpiedzi z cienia, teraz pamiętam. Ja się odbijam od ścian, trenuję to skakanie, ale... Cielo Mary. Witam. I kolejna wrona. I co, ja zostałem? No wolno. Co to za haksy, halo? Nie haksy, tylko powoli przechodziłeś. To jest ten... Print i przeskakujesz szybciej. Proszę, nie, byłem już w 80% przy Wiglu. Ej, co jest? Czemu ja zdechłem? Alo, no. Jeszcze nie zdechłeś. Już zdechłem. Nawet, żeby nie umrzeć. Teraz jego, Marko. No, kur... O, dobra, może pan go pogonić. Pozwalam. Podnoś się! Goni mnie! Nie no, wydaje ci się. Jest pijany. Aaaa, normal mnie jest, skubany, szybki jest. Ale ciężko, że tam się steruje. Ale skam! Ale że recovery przy samym końcu jest find help? No, sam się nie możesz podnieść. Chyba, że masz umiejętność. Jest umiejętność, żeby się tam podnieść, ale tak to się nie właśnie może. Właśnie nie mam tej umiejętności, to jest właśnie ta umiejętność, której nie wziąłem gdzieś, bo ktoś mi dał takie fajne przeciw. Takie fajne przeciw jak ready. Nie mam tej uwalnij się. Na ciebie już kolejka na HG jest. Może mi pani powiedzieć. Nie! Nie lewe, no dobra, zostałem zabity. Jakbyś British grał tam przetrwańcami kiedyś, to ci mogę najwyżej parę tych przetrwańców polecić, których się opłaca pierwszych, no, level wbić. Maksować. Tak, tak. Ja zarazę kupiłem DLC z zarazą, bodajże, bo było w promocji i testowałem go dwa razy z tobą. Na customie, więc... Kurde, naprawdę nie pamiętam tego. On ma 47 level u mnie. Właśnie, a Marek, a co sądzisz, żeby na przykład Chainikowi na przykład na urodziny DLC kupić? Spoko. Ja na swoje urodziny jeszcze poczekam. A kiedy masz? 13 marca. A? To sobie poczekam. Dobra. Za teraz? Jeszcze jednego zagram, tylko muszę coś znaleźć. Ty morderzą, czy ja znowu? Tak, ja raz spróbuję. Ej, daj się mi być morderem. Okej. Okay. Dobra, ale może być po tym? Bo coś chcę spróbować. Tylko od razu loadouta, bo miałem sobie wcześniej wziąć tą moc, która właśnie miała mi
pozwolić się automatycznie odleczyć wtedy i niestety ktoś kliknął na wszystkich ready. To się nazywa Unbreakable. Unbreakable? Tak. No. Tu masz ABC wszystko, więc... A ty tam sobie też musiałeś kliknąć ready, więc nie moja wina, że ja zaakceptowałem. Jak ostatni akceptowałem deck. Spoko, Marko, nie szkodzi. Jakby się sam podniósł, byłoby zabawniej. Jestem przy P, a to zaczyna się na U, więc no. O, dobra, jest Unbreakable. Aha, ale to mi pierwszego perka wymieniło. Musisz to tak jakby kliknąć, który chcesz w miejsce postawić. Jak masz pełne, to ci pierwszego wymieni po prostu. O, dobra, mam wszystko co chciałem, ready. Mhm, no też sekunda. O, tutaj tu jeszcze, ej chwila, bo tu... Dobra, to później sobie najwyżej ogarnę albo kiedy indziej, tam są jeszcze jakieś itemy. A, u góry. Tak, masz tą apteczkę, dodatki do apteczki i offeringi na mapę, to co Gater wziął, żeby było posterunek. I te offeringi to są te dary, które po prostu używasz raz i on po meczu znika. Tak jakbyś po prostu palił coś jako ofiarę. I głównie są na więcej punktów i na mapy wybrane. No widzisz, na przykład Marek spalił takie, ja spaliłem takie i teraz albo to dostaniemy. Albo będzie ta mapa z listu, albo będzie czarny las. To tak jak z tym jakimś tam betam, że na ileś tam gier dostaje coś tam bonusowe Bloodstain. Tak, tak, tak. Po grę dostajesz punkty po prostu te czerwone i ulepszasz postać. Jak ulepszasz postać, dostajesz te dary. Takie drzewka umiejętności. Ej, chwila. A te czerwone punkty dostaje się do danej postaci, czy mogą być na wszystkie? Ogólne. To dobrze. To dobrze. Możesz na przykład, jedna postać jest trudna do grania, to sobie grasz inną, na niej wbijasz punkty, ale levelujesz tamtą. Żeby było łatwiej na przykład grać. Tak. No. Bo na przykład ja pielęgniarką w ogóle nie umiem grać. Ja gram tylko jednym przetrwańcem, a mam chyba z 6 wylewelowanych już. No, ale u przetrwańców akurat się nie różni gameplay zbytnio, tylko wyglądem. No i te początkowe 3 perki każdy ma odblokowane inne. I później, żeby odblokować wszystkim, to musisz na 40 level wbić danego przetrwańca. 35, aha, 40, aha. 45 chyba. Tak, na przykład to takie podnoszenie się, że sam się możesz podnieść. To jest u kogoś na 35 poziomie. Jak odblokujesz u niego na 35, to wtedy możesz wszystkim to użyć. Uważaj, uwaga na szafki. Ciemność wszędzie, dużo widzisz, co? No, czyli jak jest ciemność, to po prostu mam się nie zwyczaić. Okej. Nie chowaj się do szafek, bo to jest morderca, który teleportuje się do szafek. Oj. Jedno się z każdej szafki ci może wyjść. Czyli jak wyjdę do szafki, to też mi coś zrobi? Zabiję cię, jeśli się tak tutaj. No nie zabiję, złapię. I na hak. Tak, od razu na hak, bez żadnego tego, okej. No złapię cię po prostu. Gaster! Ja nie nadaremno zamknąłem tą szafkę, zostaw go. Do zabicia. I tutaj są zombie! Kurde, zdążyłem pójść do matki, z nich są szafki, a mi wychodzi Fredriniem. Co to ma być? Masz tam do zamykania szafy, chwilę dłużej go tam. No, proszę pana. Kotka się skończyła. Nie umawiałem się na to. Widzę, jaki w ogóle ładny morderca i ciekawy. Bardzo. Udało mi się go trochę na czaso robić, bo nie wiem, że sobie czasu kupiłem. Tak 4 razy dupie drzewka. What? What the fuck? Co gdzieś flashbang miał? Jaki flashbang? Ja sobie tylko patrzę, jak ty do szafki uciekłeś. Nice. Pilat, jak te szafki zamykam, to nie ma na jakiś czas do nich dostępu. Chodź, mogę ci pokazać. Dłużej wychodzi. Chodź za mną, chodź. British, za tobą. No. Patrz, to jest zwykła szafka, patrz, ja się do niej tepam i wychodzę tak, o, a zamknij ją teraz. No nie tak. Wiem, nie. Ale, aha.
Aha, od RT mam lock, co to ma być? No i teraz patrz, teraz wchodzę do niej i już tak szybko nie wchodzę, tylko się muszę pobić z tym trochę. Aha, dobra. Dobra. Robi, bro. Ale już nie ma tego locka, to jest akurat problem. Ale mogę też tak zrobić, odsuń się. A, jeszcze nie, za sekundę. No locka nie ma, lock jest jednorazowy i no po prostu ja mogę też go tak rozbić. Gdzieś tu widziałem generator, ale nie wiem, gdzie ten generator jest. W piwnicy jest. Właśnie chciałem tutaj przyjść zamknąć te glocki, co nie? Bo ja tak patrzę, generator, o dobra, o, do, jeszcze do tego ten, no to może by zamknę. To jest właśnie dobra strategia, jak robisz generator, to żeby zamknąć szafkę. No, myśli się, no. No, używa się mózgu niestety. O, Marko, przemyślałeś, to jest zamknąć tylko jedną przy tych dwóch. No, no, bardzo dobrze właśnie. Kurde, nie zwróciłem uwagi. Kaster, tylko wiesz, jaki jest mój problem? Że ja zamknąłem, wszedłem za filar i ty do niej podszedłeś. No. Myślałem, że pan mnie wtedy nie zauważył. Chciałem się tam schować, pytanie. Biegnij, biegnij. Nie, nie zauważył. Ale, bo tą szafkę co pochwalić, to stałem za tym filarem. Albo szafkę. Tak się domyślałem, że jesteś blisko gdzieś. No, na ja przesunąłem, wszedłem na ruch i nagle poszedł ty podchodzisz. Znaczy, bo u mnie to wyglądało w taki sposób, że on po prostu zobaczyłem, że coś nawala w szafkę, no i chciałem uciec, ale nie zdążyłem Marko, ty masz ślepotę teraz nałożoną, w sensie efekt? Nie. Marko, zdejmiesz go z haka? Tak. Dobra. Ej, a daj, jak w ogóle wygląda, gdy się wigluje? No to wigluj się. No, wigluje się niestety. No, Gastera rzuca na boki, ma ciężej ten. O. Nie muszę zimować. Jak tam? Udało mi się. Trochę daleko do haka było, co? No, trochę. To jest jedyna rzecz, która mi pomogła. Oprócz tego, że bardzo szybko napierdzielam tym. Gaster! Co? Ty! Jak masz twardą sztukę, możesz używać tylko jak jesteś niewyczerpany, czy nie? Jeszcze raz? Jak masz ładowane ten, że to serce na pełno, czy nie? Że nie jesteś zmęczony. Tak. Możesz używać twardej sztuki. Jeśli rozwaliłem, to twoje mi się naładowało serce. W jakim sensie? Od nowa? Czarne, jeśli użyłem. Twój portal wszedłem, czy nie? No. To mi się odnowiło trochę. Przyśpiesz odnowienie. Może addon taki? Nie wiem, nie przyjrzałem się, co tam wziąłem. Jeśli wszedłem w ten portal, to mi się obnowił ten. Zmęczenie mi się obnowiło. O! O, dzień dobry, tak. Ja tak się tutaj leczę, patrzę na pana streama, tutaj no tak, będzie z opóźnieniem. Bywa. Znaczy z Markiem się nie goniłem. Nie musisz, nie ten go nie weź, dostajesz. Patentami i poniosłem. Cześć, dobra. Dobra, i lecisz będzie szatami. Ja wiem, to widziałem. Znowu pan tutaj idzie. No, wiesz dlaczego ja nie lubię tego teraz killera troszkę? Bo ty i tak nie będziesz widział. Ja się chowam w trawie i nikt killerzy mnie nie zobaczą, ale w nocy to ja się świecę u ciebie. No. No niech cię dostałem, jakim trafem. No, hitboxy to są grube tutaj akurat. Najgorsze, najbardziej chyba mnie boli to, że jak jest to przyciemnienie, to nie widzę tego walonego światełka za mną. O, dzień dobry. I jeszcze raz na hak. Teraz się już nie wyglujesz tak łatwo. Dobra, to next ty British killerem, tak? Gdzie może być Marko? Da, nie ma. Nie tutaj. Jeszcze jeden gen został. O kurde, przez dwa się przekręciliście? Ja zrobiłem dwa. O, to jest Marko. No ja.
Marko, pokażę ci trik w sumie. Chodź do palety. O, zrzuć paletę z drugiej. I patrz, jak ja teraz rozwalam, to wtedy mnie oślepiasz. No wiem. Wtedy nie możesz się zasłonić. Ja tym wiem. Ale mogę cię trafić. Możesz. Jeśli jakbym cię znalazł. O, jest. Nie jest. Dobra, to ja to ta... Ja... I need to ten skill. Probability of me dying is very high. Uciekaj. Co? Znaczy nie, bo spojrzałem oczywiście na ten, na live, a na live jest jakimś z opóźnieniem. A na RPD, Marko, jaka by była ta mapa dobra, ta postać? Co? Na RPD jaka by była dobra ta postać? A to można na niego świecić i on znika? Nie! Okej, se. Czekaj. Latarkę próbuję. Chodź tu. Chodź. Masz latarkę i to poświeć. Nie wiem, którym tam mu na twarz. To oślepisz na chwilę. O no, latarka, poświeć. No. Na twarz mu musi poświecić. Jak tak się rozbłyśnie, to ten. Chyba się skończyła, wiew. Zajebisty timing, czekaj, to powinna być skrzynka. Może będzie latarka. O, British! Gdzie jesteś, British? Yes. Chodź do piwnicy. Spróbuj mnie zamknąć w szafce. Nie. Dzień dobry. O, pepperoni. Dobra, teraz British będzie grał. Tylko muszę hack znaleźć jeszcze. CPNC tu jest. Już raz wisiał. Ja wisiał. Wisiał. Otóż jest. Wiem, właśnie zauważyłem. Tak trochę ojoj. A gdzie pepperoni uciekł? Nigdzie, podeptali mnie i go wylnąłeś. Wait, what? Ty tam byłeś? Wait. A tu jesteś! Nie zobaczył. O ty! Jak to ograł? Co zrobił? Wybiegłeś z szafki, Gaster, wybiegłeś po mnie i go powaliłeś. Ty big brain plane bez kitu. No dobra, British, uczysz się, powiem ci. To było normalnie zagranie na miarę czerwonych rank, powiem ci. A, bo tutaj był haku, nie! No właśnie, jeden tutaj jest zawsze, tylko albo tu, albo do piwnicy jest zejście. Ej, zaraz, co? A, to mnie teraz próbuje zabić. Teraz jest druga faza, jak jesteś na takiej fazie, że masz połowę tego timera, to musisz te właśnie skill checki robić. Oj, to może być problem. No i one się coraz mniejsze robią. I jak cały ten czerwony pasek... Wait a second. Gaster, bo ja nie mogę, wróć się! Ej, widziałem czerwoną tak krew. Mam jedną czwartą. Mam jedną czwartą. Halo. No i tam dasz teraz. Gaster, mówisz? Mówię, że widziałem krew, jak się lała. Kim pomocy! Dasz sobie radę. Nie panikuj. Gdzie? Za chwilę. O, dobra, dziękuję. Gaster, ja wspomogłem żeby za ciebie przeskoczyć, ale nie wychwyciło. Jakbyś shift trzymał, to chyba by wyszło, mi się wydaje. Nie wiem. Ale zapalnie by było, jakby wyszło. Pff, Marko, zobacz se to! Wróć się tu. Pod ten hak, co cię zdjęli. Haj! Chodź, tego nie powiedzieć. Może nie walnąć? Nie. Ale nie działa. Nie wiedziałem, że to tak mogę zrobić coś.
Czy ty się tam zamknąłeś i nie mogę wyjść? Mogę wyjść, tylko... To się teleportuje, to może wyjść. Ale teleportował się do środka, a to się otwiera, jak się Jenna zrobi. Są właśnie takie mapy, że na przykład się część mapy zmienia, jak zrobisz generator w pewnym miejscu. Na przykład się gdzieś ściana otwiera dodatkowo albo coś. No nie! Stanę, wiedziałem. No i... jak masz British takie serce, takie jakby efekt po prawej stronie, to nie możesz używać sprintu wtedy. Mogę używać, normalnie. Ale to nie takiego sprintu. A, tego co mi się ładuje, no. Tak, ten taki mega sprint. A proszę pana. Bo to jest zwykły bieg teraz, a tamto to jest sprint taki, że przez chwilę po prostu robisz psiu! Wiem. Cześć. I co to? A to pan. A to przepraszam. A to generator. British, chodź schowaj do szafki. Nie. Schowaj się do szafki, dajesz, będzie fajnie. Nie. Chodź, 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 chodź. Ja tutaj może pomogę, tak, bo mamy dwa generatora i tak do zrobienia. Jeden, ostatni. Zrobiłem wszystkie. Co? Przecież tam na dole jest jeden jeszcze do zrobienia. Jeden, cały czas. Jest jeden, zawsze zostaje zapasowy. Musisz tyle zrobić, ile masz napisane, no. A przejdź, jak się do szafki wejdzie, jak ładnie ułapie, mogę. Ale on musi wejść, to zobaczy. British, chodź. Chodź, British. Tam jest. Widzę go, tam jest. Gdzie? Przyjdź. Widzę pana. O jest, chodź British. Siadaj British, chodź do szafki. Ale przecież to już nie te, tam, nie już złapałeś w tej szafce, o co ci chodzi. No w inny sposób. Aaa, wydłużony makar. Ile ten czas się wydłuża? Ej, a co jakby jeszcze tam była kłódka? Nie da się zamknąć tam kogoś. Nie mógłbyś wejść, jakby była kłódka. Już mu otwieram. Do mnie łapiesz, otwierać należy. Co mnie pan podnosi? Nara, Marko! Co mnie pan zjada? Proszę pana. Ciwe. Ja ucieknę. Kurde. Szkoda, że tam szafki nie ma na wyjściu. O, jakby była szafka na wyjściu, Marko. Uciekłem. Ej, uciekłem tylko właśnie dlatego, że wcześniej do połowy się zwiglowałem. Bo ja się cały czas zwiglowałem i do połowy mi się udało i potem mnie tylko znowu podniosłeś, co się zwiglowałem do końca. Udało się. Cieszy mnie to bardzo. W sumie... Gaster, będziesz taki najbardziej śmieszny do gonienia się z nim. Build zrób sobie. Ja? Do gonienia? Tak, żeby go nerwio. Postaram się, coś wymyślę. A kto wczytywania? Dobra. Ja, Gaster, biorę determinację. Zaczynam od tego. Dobra. Czy wy chcecie się ze mną pobawić? Tak. Ja się chcę jak najdłużej gonić. Ej, proszę, nie gwałćcie mnie w taki sposób. Nie no, bez przesady. Zrobicie mi popsujecie mnie mentalnie. A czemu jesteś w meczu British jeszcze? Czy gdzie jesteś teraz? No bo mam tak długie wczytanie. A okej, okay, spoko, spoko. Po prostu. Ja teraz go tak dokładuję. A ty robiłeś w ogóle tutorial British, grałeś? Tak. Okej, okay, i odblokowałeś postacie? Jak mogłem nie grać tutoriala? Pff, nie wiem, ja miałem kuzyna co grał w to, a jeszcze tutorial nawet nie wiedział, że istnieje. Dobra, Gaster, to co? Determinacja, ostateczny cios? Może być. Twarda sztuka. O nie, ej, ja gdzie tu? Ej, gdzie ci jest cały ten postaci? Tutaj. Nie, to jest Kasper. A jest tutaj. Krąg uzdrowienia Gaser wezmę. O, dobra. Ty, jak jest leczenie jakieś, żeby się szybko tam... To trzeba, Marko, tam uciec i się leczyć. No, dlatego wziąłem krąg. Ty, a wiedza botaniczna? Też można, to ja nie, ja coś jeszcze. O! Może życie na kredyt?
Nie, z hakami to będziemy się podnosić tak normalnie. Się zastanawiam, co było głupiego. Marko, jak kojarzysz takie coś, to się szybciej biega? No, co, sprint czy o co chodzi? Nie, takie, że na przykład jak ja cię wyleczę, to się szybciej biegamy obok siebie. A to chyba w sumie się nie przyda. A tamto, o nie, znaczy nie. Flashbang byłby fajny, ale flashbang to trzeba, wiesz co. Dobra. Ja petardy i tak wezmę. Ja wiem co wezmę. Dobra, to będzie dobre. Mapa czerwony las, bo to jest bardzo dobra mapa do wnerwienia killera. No, ja jestem ready. Czekaj, ja dopiero rolldouta będę brać. Dobra, dobra. Okej. I teraz jeszcze czytanie tego wszystkiego to może trochę zająć, bo tu widzę, że jest znowu 7 stron. No fakt. Ty, a do utraty z Hulgaster? Nie wiem co robi, musiałby... O, to jest taki koń na miniaturze, na zdjęciu, zobaczcie. Też to jest dobre, bo bardziej go na boki telepiesz, jak się podniesie. I ma, i on nie widzi haków wszystkich. No, no. 16 metrów. Dobierę. Najczęściej będę z determinacją użyć chyba. Może determinację jeszcze wymieni na coś. A co robi determinacja? Ogłuszam, jak wyskoczę z szafki. To niekoniecznie. Weź sobie, wiesz co? Weź sobie wiedzę botaniczną. Będzie się szybciej leczył, bo i tak jest wolniej w tym kółku. Chyba, że apteczkę masz. Apteczkę może wyjść. Nie, ja petardę wezmę. Lepsze do nerwienia. Dobra. Może gibkość wezmę? Gibkość też może być. Tak biegnę, biegnę w dziumi. Szybko i cicho też by było fajne. Bo robisz taki przeskok przez okno i cię nie słychać. No to ja robię taki przeskok przez okno i już mnie nie widać. No. Czyli szybko muszę znaleźć jakiś totem. No to właściwie mamy już trio na... W sumie to właściwie cały skład mamy, jakby Piotr jeszcze kiedyś się pojawił. Można zadzwonić po tam, co robi. No, ale sobie robię przerwę po tym. No spoko. Ale patrz, jakby były boty już, to moglibyśmy customy grać se. Jakbyśmy sobie bieganie poćwiczyli, British też. Tylko nie wiadomo, jak ogarnięty byłby killer jako bot. No. Może byśmy mogli mu wybrać rangę, na jakiej gra. Może byłoby coś takiego. Bo na przykład jak ja grałem ten tutorial, to tam na przykład ja ani razu killera nie widziałem. Ani nie słyszałem. Powiedz jak się zacznie, bo ja sobie Diablo grałem w międzyczasie. Jeszcze nie, British tam wybiera. Ja tak wiem, to wiem, że wybiera, no to mogę, żebyś powiedział jak się zacznie. Dobra. 4, 8... Ciekawe, czy jest jakiś perk, co zwiększa prędkość totemów zaklinania. A, Marek, nie wiem, czy wiesz, ale jest taki perk jakby dla wszystkich killerów, co jak zdeptasz ten zaczarowany totem, to on się niszczy, że nie można go użyć drugi raz. No, no nie wiem, czy to jest jeszcze takie... Nie są masz rację, nie zaraz tak często ta, co używa to temu. No ja ostatnio dosyć często miałem. A ty to grałeś na pierwszej rangi, wiem, ostatnio. No, może. British, nie chcę cię pośpieszać, ale cię pośpieszę trochę. Chyba mam wszystkie perki. Chcecie wiedzieć jakie mam? Nie. Czemu? Lepsza niespodzianka. Nie mów, nie mów, nie mów! Dowiemy się po meczu, weź ready. Znaczy się po pierwsze wyświetla, a po drugie możesz nam powiedzieć później, po prostu. Będzie więcej fanów. Zwłaszcza jak heksy wziąłeś. Ja dopiero perki wybrałem, a jeszcze
Ad ones i offering. Tak, offering możesz mapę sobie wybrać. Jak nie znasz mapy, to taką odznakę policyjną możesz wziąć. Nie bierz, bo to jest znowu ten posterunek, nie polecam. Na killera jest okropna mapa. Bardzo jest najlepsza na killera. No, na killera tak, ale jak grasz killerem, to Nie, nie do końca. właśnie killerem grając tam masz dobrze, bo masz wąskie korytarze, nie ma jak uniku zrobić. A addony po prostu zmieniają ci jak moc działa. W sensie najlepiej sobie weź zielone, żółte albo brązowe, bo one ci nie zmieniają mocy specjalnie, tylko na przykład ulepszają, że coś szybciej robisz na przykład. Albo na przykład moc ci szybciej odnawia. Zielone, żółte albo czerwone. Czerwone nie, bo czerwone ci zmieniają moc całkowicie. Chyba, że rozumiesz, co tam masz napisane, to możesz wziąć. Tylko ja mówię po prostu. Mniej więcej jak to działa. Bo na przykład jak ja grałem łowczynią, bo jeszcze nie wiem, jakim killerem będziesz grał, było, że porki ranią, ale jeśli użyję czerwony mi zmieniał, że od razu kładą to porki na jednego strzała, ale on tylko jeden. Zamiast pięciu, więc. Tak. Te czerwone to są takie najbardziej zmieniające rozgrywkę killerem. No może nie u każdego, ale no. Nie ma takiego niczego pode mnie akurat tutaj z tych AdOne's. A jeszcze nie wiem, jakim killerem grasz. Ja się Nie wiem, domyślam, czy co to gdzie. będzie. Może Chcecie łowczynię. wiedzieć, w którym gram? Nie, zobaczymy w grze. Bez spoilerów. No to zobaczycie, no. Jak myślisz, tramper czy łowczyni? Widmo. Widmem będzie? Tak myślę. Co mnie niewidzialność. Ajajajajaj. No zobaczymy. Podejrzewam, że bardzo mocno nie trafiliście. Zobaczymy. Jakby ci kiedyś DLC jakieś British interesowały, to z Nemesisem, z zombie polecam. Resident Evil. Właśnie, Resident Evil może Chinikowi. On zawsze taki był, co zombie lubi i tak dalej. Może, nie wiem. Bo zresztą z tych rzeczy to nie jest jakaś zbytnio popularna. Ale też czy do DVD jak coś to kupujemy, bo on też tak nie gra za dużo. No, trzeba się Taka zastanowić. mała podpowiedź, moja postać nie jest zła, ale moje perki mogą bardzo mocno zaboleć. No, zobaczymy. Nie wątpię. Oj, uwierz mi, zabolą, szczególnie Niestety jeden. otwieramy skrzynkę na czołówce, tam są toporki od łowczyni w skrzynce. Dobra. I rzucasz toporkami, to jest moja ulubiona postać. Jak ci się skończą, to w szafce dobierasz. Ej, nie, ale jednego perka muszę wam powiedzieć. Mogę? Dobra. A jak musisz? No, jak generalnie powiesz się któregoś z was, to potem jak odpalicie gate'a i do niego podejdziecie, to nie Blokuje się. możecie. Po prostu Tak. was blokuje. O Ale tak. to działa ten perk, jeśli Nie, zrobiłeś wszystkie nie generatory, mów mu, nie będziesz mów mu, nie blokowany. mów mu, nie mów mu, po co mówisz? No jeśli wszystkie generatory są zrobione, jeśli kogoś z was powiesiłem. Hi Tak, ale Marko, speedrun dzień, dawaj! to nie jest aż takie łatwe blisko, jak ci się wydaje ten perk. Czemu to jest z pierwszej osoby? Halo? No, killer pierwsza osoba. Joj. Chcielibyśmy zobaczyć. To nie jest łowczyni. Joj. Marko, tam masz totem, jak chcesz go zaklnąć. Widzę, już to robię. Ale po prostu sprawdzałem, czy to nie jest łowczyni. I Ej, to nie. ile musicie zrobić generatorów? 4. Widzisz ten numerek? Tam masz przy generatorze? Nad swoją mocą? A, 3 macie zrobić, Ja dobra. nie. O, też. Zawsze jest tyle generatorów do zrobienia, ile przetrwańców plus 1. Laser! Co? Ja tylko na kłódzkę jestem nauczony chodzić, ja nie mam tego, żeby szybko chodzić na kłódzka, to jest przejebane. A, shit. To nie chodź na kuckę. No, nie chodzę, ale nie lubię. Ja od razu się rozglądam po mapie, wiecie, tak przyjaźnie. Podpowiem ci, piwnica. Dużo mi to pomogło. No, bardzo. Jest albo w głównym budynku, albo w chatce zabójczym, takim wiesz, o co mi chodzi. Chatki nawet jeszcze nie widziałem, a co do głównego budynku nawet nie wiem, gdzie to gówno ma piwnicę. Właśnie rozglądam się za tym, Most czy nie to... musi być. Jesteśmy tutaj w zasadzie teraz. Tak, tutaj, długo mi to było. Świetliło ci się, gdzie jesteśmy, bo zrobiliśmy generator. Wait, what? Skąd on to ma? A, na konsoli to jest darmowe. Wiedźma. Darmowa jest na konsoli? Ta.
Ale ja tego niszczyć nie mogę. Możesz, ale musisz innym klawiszem, nie tym co do ataku. On jest tą, co sobie maluje na ziemi? Tak. Panie, to nie będzie takie ciężkie. No, chyba się gdzieś zaskoczy akurat. Siema, Witos, nie zauważyłem, że byłeś na stream, sorry za to. No, witam. Witam cię serdecznie, gramy sobie szybkiego customa i ja będę spadał po tym meczu. Generalnie takie pytanie. A nie, to perki rozumiem, że się same odpalają, nie trzeba ich odpalać. Tak się odpalają, jak mają w opisie. Na przykład jeden się załącza, na przykład jeżeli kogoś powiesisz, na przykład. Czy wy zrobiliście drugi generator? Jeden tak. Nie, ja wiem, że widział wybuch, bo ja zepsułem generator, bo chyba go widziałem. Zaraz, ty wybuch. No, jak wybuchnie mi generator, to też widzisz. Jeżeli ktoś zrobi jakąś głośną akcję, na przykład przeskoczy przez coś, albo chyba zrzuci paletę, to też słyszysz. I co jest? Co mnie oślepiło? Halo? Flashbang ci rzucił. O ty dobra, gościu. Leżysz. Okej. Powiedz kiedy. Za jakiś czas na pewno. Aha. I to... Aha! Ale wiecie, zgubiło mi ciebie. Ej, co? Magia. Wbiję na Discorda, Vitos. Kreski mi się przestały pokazywać, nie tak. Pojawiają się przez chwilę tylko. Jak tam się bawisz, Marko? Czemu nie idziesz do miejsca, wiesz gdzie? Bo stoi pomiędzy tym miejscem a mną. Dobra, to zaraz odwrócę jego uwagę. Nie, nie ma mnie. No, on jest blisko ciebie, więc zaraz od ciebie powinien być. Oh, British! Oh, British! Właśnie widziałem drugi ten generator. Oh, British! Where are you? Yes, sir. Come here, come here. O, słyszę go. Słyszałem go. Fajnie, że wy mnie słyszycie, a ja nie mogę używać czasami na konsoli. O, tu jestem. Widzieć taki wybuch? To ja tam byłem. Jeszcze raz, uwaga! Ja sobie gdzieś tutaj pochodzę, wiesz? Dobra. Wiesz, tak poczekam, popatrzę. Dobra, to poszukam cię. Słyszę go głośno, Ja się wylepiam sam, wiesz, gdzie? Marko w chatce jest, uważaj! Dobra. Jestem już zdrowy, to... Chyba w chatce, tak mi się... Nie, czekaj. O, widzę go, jest! Znalazł mnie! Pana tego słodziaka, no patrz ty tego słodziaka. O, uciekł sobie. Chodź, słodziaku. Ja nie mogę z tego. Haj. Coś taki skrzywiony. Do tej postaci to pasuje. O Jezu, o, wystraszył mnie. Jak tam na balkonie się bawisz? Siedzi w chacie, idzie chyba na Jenna. Ja chcę Jenna robić. Słyszę go. O, o, jest, widzi mnie, nie widzi mnie, albo widzi mnie, ale udaje. Bo ja się patrzę na niego na razie. Biegnę za nim. Widzę go, jak się ładnie bawi. Kręci pomiędzy drzewami. A zniknął mi znowu. Czemu on tak... Nie pobiegł, bo zobaczył, że Jenna już kończy tego co wcześniej. Baba Jaga, nie tą stronę pobiegłeś. Znowu na zakręcie. Nie. Baba Jaga. Dobra, trzeba innego Jenna zrobić. Albo już widziałeś, co napisał Uma, to ja trochę o tym napisałem. Nie przyjrzałem się, chyba widziałem, że był post, ale nie czytałem, bo tak zerknąłem. Co zrobił? Kopnął Jenna? Nie, zawołałem. A, dobra. Ja spróbuję inny generator zrobić. Czemu mam Volta pod innym przyciskiem na tym? A co ma być? Co masz? No żeby przejść przez ten mam pod innym przyciskiem niż na tych, na turbozorach. Nie wiem, powiem ci, dziwne. O, Marko, ty się tam gonisz z nim? W domku.
razie jakoś straciłem go z roku, chyba jak gdzieś poszedł. Zgniłem się. Fajnie, znalazł mnie. O, fajnie. Szkoda. O. U, szafka. Serto, ty się bawię, ja sobie przeszukuję skrzyneczkę. Bawię się przednio, powiem ci. No ja też, otwieram skrzyneczkę, zobaczymy co mi wyleci. Uch. Jakaś kostka? Zawijemy go. Uuu, zielona skrzynka z narzędziami. Nice, przyda się. Zmontujemy mu wszystkie haki. Kiedy live z serwera? A nie wiem, a kiedy byście chcieli? Tam mówiłeś, że cię... że... ty coś mówiłeś chyba, że nudny ten serwer, coś takiego, w sensie to nie zrozumiałem, że ktoś będzie chciał grać na nim jeszcze. Ale jak chcecie, można z Minecrafta zagrać kiedy? O, widzę go. Właśnie ty, bo... jakby wczoraj miał być giveaway na serwerze. Giveaway? 13. Nie mogę ser. Siema, nie wiem gdzie jesteś. O, tu jesteś. O, skopał go chyba. O, to długo. Długo był skopany. Wow, skąd on się tu wziął? Och, he crazy. Mamma mia. Co jest? A, dorwał mnie. Ale zabawa. Tak chyba lekko ojoj. Wróćmy na Jenna. Ty wracasz na Jenna? Nie, on. Dobra. Mogę to skopać. Mogę. Możesz, możesz. Gdzie ten drugi? Kurde, jak to się nazywa? Główny budynek. O, oh, wow, ale się dałem! Spotkałeś go? Tak! Ej, zostałem prosto drzwi... drzwiami, ale okej. Okay. Ale jestem w głównym budynku, Marko. A? Jestem... O, wow, dorwał cię? Nie, jumpscare. A, okej, dobra. Nie dalej. Jest tu. Nie ma... A teraz ma szansę mnie dorwać. Chyba, że ta paleta dalej tu wisi. Palety nie ma, ale też jest zajebiście. Ale tam Sloppy Butcher, bardzo dobry wybór, ten perk ze świnią. Siema. Cześć, cześć. W sensie, masz na myśli taki fajny toksik. A czy taki toksik? Chyba, że on tu gdzieś był. A, ten tu jest Jen. Nie się... Skopał Jen? Tak, widzę. Dobra. Ja widzę ciebie, Gaster. Ale poszedł ze mną. Mhm. To przecież jak włączę ten Jen, to on tu się tepnie. Z jednej strony jest tylko pułapka malowana. A to muszę obejść się, czekaj się. Albo idę gdzie indziej. No, mamy dwa do wyboru. No, właściwie to trzy. Ty? Tak, jak jest jeden dżent, to zawsze są trzy. Nie, czekaj, tak, trzy są. Dwa zostają na końcu meczu. Gdzie jest ten trzeci? Kurde, dobrze mu idzie jak na pierwszy raz. Dlatego, że mam skrę, jak ja odpalam, to się możesz tepać. Podejrzę. Nie pokazuję im, że mogę się tepnąć ani tak. Możesz mieć addon, który ci zmienia to i właśnie się nie możesz teleportować. Masz czerwony? Nie, właśnie nie brałem niczego addona. Żadnego addona nie brałem. Ha. To dziwne, powiem ci. O, wiedźma. Zero palu. Prosto we mnie. Ja sobie możliwe, że będę chciał chociaż raz w tym meczu. Nie daj się! A? Nie daj się! O! No way out właśnie jest. A? Właśnie ma takie coś, że Jenny teraz zablokował. Nie Jenny, tylko wiesz co? Bramę. Bramę, no. A nie wiem, gdzie jest druga. A jedna z obok tego Jenna, co robiliśmy go co tydzień, co chwilę. Mhm.
Ja się chyba pójdę poleczyć. To i tak bym nigdy zniknął go. No, do mnie tu pułapkę zostawił na mnie. A? Pułapkę tej na mnie zostawił przy wyjściu i goni mnie, słodziak. Ja jestem przed otemy na tym. Co on taki szybki jest? I don't like it. Ja nie wziąłem sobie na koniec gry ten... No i dama niemożliwe. Czemu nie mogę skoczyć? W sumie ty, nie testowaliśmy czy ma nowego. Ja wolę nie testować. Marko, znajdź bramę. Leczę się. Leczę się, ale jeśli bym miał nowego, to i tak by mi to mało zmieniło. No w sumie fakt. Polecam grę Ark Survival Edition. Bardzo chętnie, ale nie mam na razie miejsca na nią. Ja jej osobiście nie lubię. Nie lubisz? Ja bardzo lubię. Ja mam 200 godzin przegrane. I wiem, teraz jest na Steamie za darmo do odebrania. Oj, biegnie na mnie! Ma teraz wyjść... Może bramę skop, żeby się nie otwierała. Co? Może bramę skop! Mówię mu, żeby bramę kopnął. Gasar, jestem przy bramie naprzeciwko tego Jena, co robiliśmy. Czekaj, nie otwieraj jeszcze. Nie, to będę dżem otwierać, jest pewnie. Skopał bramę! Dobra, Gasar, to otwieram też drugą. Otwieraj! Tutaj trochę cię British trollowałem, nie da się bramy skopać, tylko jak ty ją weźmiesz jako killer, to ją otworzysz po prostu. Nie skopałem jej, ja przeczytałem to open gate, po prostu otworzyłem. No właśnie. Dobra, wychodzimy. O kurde. Ucieczki mi się nie przydały. No nie dało rady. Bo nikt razu mnie nie trzymał. Dobra. Ja wiem, że jakbyś mnie złapał, to ja się bardziej, twoja postać latałaby na boki bardziej. Bo miałem, że bym się szamotał i szybciej bym uciekł. A, no właśnie. Więc jakbyś mnie złapał, też miałem perki do obrony przed tym. O, bardzo dobre perki masz, bardzo dobre, bardzo dobre. O, jakby nas nosił, to by nas one-shotował. No. Dobra, fajnie było, to było na tyle. Dzięki, guys, że byliście. Trzymajcie się, do następnego i cześć.